Wrestling! Pierwsza sobota września, zapraszam na kolejną edycję Active Challenge. Zapisy trwają. Jak widać, mamy już koszulki gotowe. Tak wyglądają nasze medale. Myślę, że świetne. Tutaj taki projekt Piotrek podsunął. Uważam, że to chyba najlepszy medal, jaki mieliśmy do tej pory. Będą przeszkody, będą kolejne nowe elementy, które będą wprowadzone. Kolejne zmiany, jak co roku są zmiany, więc żeby było ciekawie. Razem 10 km. Oczywiście mamy też dla drużyn zniżki. 5 osób, jak się zgłosi. No i zapraszam na stronę www.activechallenge.pl i tam trwają zapisy. Są atrakcyjne ceny teraz jeszcze, także nie czekajcie, zapisujcie się. Dla dzieci jest również osobny bieg. No i dzieci też mogą się spodziewać różnych ciekawych przeszkód. Także będziemy tutaj rozwijać to i będziemy szli coraz bardziej w coraz ciekawsze elementy. No, powiem szczerze, że jest to trudny bieg, aczkolwiek staram się robić go w ten sposób, żeby każdy mógł tą przeszkodę pokonać, tak? Są pewne zasady, każdy sędzia określa je na swojej przeszkodzie, natomiast porównując, są słabsze biegi i są lepsze oczywiście. Jesteśmy gdzieś po środku i uważam, że robimy fajną robotę. Chcę też zaznaczyć, że w tamtym roku dostaliśmy największą ilość gwiazdek od uczestników za organizację całego biegu, zabezpieczenie trasy. Mówili, że w Polsce to nie widzieli jeszcze tak przygotowanego biegu. Jesteśmy jedyni, co łączymy bieg z przeszkodami razem z rowerem i z kajakiem. Także to jest taka atrakcja nasza, tym bardziej, że mamy tutaj ładne tereny, parki i jezioro. I tym myślę, że tu wygrywamy. Natomiast tutaj na miejscu będzie też kilka niespodzianek. No będziemy robić tak, żeby było atrakcyjnie, jak co roku. I żeby każdy miał z tego fan. Zapraszam również mieszkańców do obejrzenia, oglądania zmagań na przeszkodach, bo jest to bardzo widowiskowe i fajne wydarzenie w naszym mieście, więc przychodźcie rodzinami, możecie sobie popatrzeć, jak to wygląda. Tak, można zobaczyć też, jak to wyglądało wideo, zresztą wy też nagrywacie pięknie, zrobiliście nam relacje w tamtym roku i jesteście cały czas z nami. I także zapraszam na Active Challenge na Facebooka, zobaczycie, jak to wyglądało wcześniej. I można wtedy zobaczyć i się zapisać, jak się zaciekawić. 2 września widzimy się na Osirze tutaj na stadionie o godzinie 9 rano. No wcześniej, z godzinkę wcześniej, żeby po prostu pobrać pakiety i tak dalej.